Radio Wnet, www.wnet.fm. Uwielbiam takie nagrania. Uwielbiam takie nagrania tylko po polsku, z małymi troszeczkę innościami. A to za sprawą Karola Smyka. Jutro będzie taka playlista niezwykła, choć z folkowym naddaniem, przez chór Legenda z miejscowości Wożuczyn, gdzie będziemy gościć jutro. A przed chwilą a wiersz Grzegorza Ciechowskiego w interpretacji Przemysława Wałczuka i formacji Fonetyka. Jesteśmy biedni. Czy poseł Janusz Szewczak słuchał Republiki, słuchał Grzegorza Ciechowskiego muzycznie od czasu do czasu? Jak to wyglądało muzycznie? Słuchałem, ale nie był to mój faworyt muzyczny, chociaż słuchałem tej muzyki. A faworytem muzycznym posła Prawa i Sprawiedliwości Janusza Szewczaka? I jaki był zespół albo wokalista? No, to były bardzo dawne, odległe czasy. Byli Skaldowie, były Czerwone Gitary, ale i Andrzej Załucha, którego uważałem i uważam za jednego z najwybitniejszych polskich artystów. No, bardzo tragicznie odszedł od nas. To był człowiek, który, jak to się mówiło, pięknie potrafił zaśpiewać nawet książkę telefoniczną. Dokładnie. Pan poseł się wstrzelił, ponieważ dzisiaj zabrzmiała piosenka, song Byłaś serca biciem, i ta klasyka nowa, polska również jest, bo przecież Andrzej Załucha już jest teraz klasykiem. Ale nie o muzyce z posłem Januszem Szewczakiem będziemy rozmawiać, tylko o gminie Tomaszów, o Roztoczu, o ziemi zamojskiej. No i właśnie, na jakim etapie są te wszystkie kwestie związane z wypłatą odszkodowań dla tych rolników, którzy ucierpieli podczas suszy, panie pośle? No, na pewno trzeba zacząć od spraw, można powiedzieć, jednak centralnych, to znaczy tej znaczącej, naprawdę największej kwoty właściwie w dziejach III Rzeczpospolitej środków przeznaczonych na pokrycie skutków klęsk żywiołowych, jaką niewątpliwie była ta tegoroczna susza. To jest już kwota z deklaracji ministra rolnictwa 1,5 miliarda złotych. Ja przypomnę, że w 2015 był podobny problem z suszą i wtedy jeszcze rządziła poprzednia koalicja. Wtedy znaleziono na pokrycie tych skutków suszy około 450 milionów, a więc no trzykrotnie większa kwota jest do dyspozycji. Jedyny problem właściwie, jaki w tej chwili jest, to to, że nie wszystkie samorządy, nie wiadomo, czy z opieszałości, czy nieudolności, czy z chęci zrobienia na złość rządowi, a tak naprawdę przecież rolnikom, a nie rządowi, nie potrafi się tym zająć, nie potrafi oszacować tych szkód i przekazać po prostu, można powiedzieć, no rachunku do zapłacenia. I to niestety ma miejsce w wielu gminach, które są zdominowane przez, no przecież samorząd jest dzisiaj zdominowany przez Platformę, PSL i SLD, nie przez Prawo i Sprawiedliwość, ale są gminy, które sobie z tym świetnie radzą, i w gminie na przykład Tomaszów Lubelski pani wójt Marzena Czubaj-Gantarz twierdzi, że tu nie ma problemu, że oni to sobie policzyli, a choć można powiedzieć, że są gminą nieco mniej dotkniętą niż inne w tym rejonie, w rejonie Tomaszowa. No bo siedmiu rolników ucierpiało i złożono już te wnioski, więc tak, tutaj a więc gmina można, Tomaszów nawet tam, gdzie, prawda, tak, można to zrobić, nawet tam, gdzie prawda, te kwoty niewątpliwie są znaczące i są do dyspozycji. Jest rzeczą oczywistą, że bez polskiego rolnictwa i bez eksportu żywności, bez zaopatrzenia znaczącego w żywność, każdy kraj będzie miał problemy, nie tylko Polska. My jesteśmy wielkim producentem, eksporterem żywności. Trzeba dbać o ten sektor rolniczy. Zaniedbania były wieloletnie, mimo że przecież po 2004 roku weszliśmy do Unii i rolnicy otrzymali jako jedna z grup społecznych no najbardziej takie wymierne, konkretną, wymierną, można powiedzieć, w gotówce dotacje unijne, środki unijne. No to jednak tak wielu chętnych przecież do pracy na roli nie ma. Młodzi ludzie nie chcą tej ciężkiej pracy wykonywać, uciekają do miast, wyjeżdżali za granicę, a więc na pewno trzeba dbać o tych, którzy jeszcze chcą tą ciężką pracę wcześnie rano i do późna wieczorem wykonywać, więc rząd tutaj stanął absolutnie na wysokości zadania i w tej chwili jedyna kwestia to jest mobilizacja tych wójtów,
myślę, że też rozliczą ich w najbliższych wyborach, prawda, tych, którzy no, zaniedbują, czy wręcz złośliwie nie zajmują się tą sprawą, która przecież jest prosta, środki są, trzeba złożyć po prostu te szacunki i wyrównać rolnikom te straty, często bardzo duże straty rzędu 70 czy nawet 100% upraw czy, prawda, czy hodowli. Powiedział poseł Janusz Szewczak. Ja jutro troszeczkę wleję dziegciu do tej beczki miodu, panie pośle, ponieważ mnóstwo pytań od rolników z gminy Rachanie i z całej Zamojszczyzny, bo przecież będę pisał o Roundup, czyli pewien środek wycofany z Niemiec, a u nas sprzedawany na potęgę i władze z tym nic nie robią. O obrocie ziemi nie chcę już mówić, o dziedziczeniu, o wprowadzeniu GMO tylnymi drzwiami, o tej dziwnej soi, która niby jest, a jej nie można używać, ale jednak jest to. I wrócimy jeszcze do spółdzielczości, chociaż to właśnie od posła słyszałem, że jednak tą spółdzielczość trzeba restytuować i trzeba ją reaktywować na tych terenach, więc na przykładzie Rachania o tym opowiemy, ale z innej beczki, zupełnie inaczej. I jak układa się taka rzeczywista współpraca pomiędzy parlamentarzystami a samorządowcami lokalnymi, chociażby z terenu dawnego województwa zamojskiego? Mówię z terenu dawnego województwa zamojskiego, bo to moje bliskie mojemu sercu ziemię, moje korzenie. Czy rzeczywiście jest tak, że posłowie mają czas dla tych wójtów, sołtysów, burmistrzów, prezydentów, czy jednak z tym jest różnie? Z pana doświadczenia, panie pośle, jak to wygląda? To też zależy, wiem, to oczywiście zależy od wspólnych wartości, od tego, czy się wywodzi, czy jakby wspólnego środowiska właśnie się wywodzi, ale też takich osobistych relacji. Ale mówimy o środowisku lokalnym czy środowisku politycznym, jak to trzeba wybrać? O środowisku politycznym. Oczywiście nieporównywalnie łatwiej się współpracuje z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości w samorządzie. To jest bez dwóch znaków. I to nie tylko, że to jest podobne środowisko polityczne, ale wydaje mi się, no pewne wspólne wizje mamy tego rozwoju, mamy pewne wspólne wartości. Zresztą jeśli chodzi o samorządowców z Platformy Obywatelskiej, PSL, oni wręcz sabotują taką współpracę z rządem, że tak powiem, wierzą w te różne bajki opowiadane tam z Czerskiej, czy prawda, czy z Wiertniczej i jakby przenoszą to na grunt samorządowy. I ja twierdzę, że na przykład no, ta współpraca czy z prezydentami miast. Niewiele na razie tych prezydentów jest z Prawa i Sprawiedliwości się wywodzi, ale mam nadzieję, że po wyborach będzie dużo, dużo więcej. I jeśli chodzi o prezydenta miasta Zamościa, pana wnuka, prezydenta Białej Podlaskiej, pana Stefaniuka, wójta właśnie gminy Tomaszów Lubelski, panią Marzenę Czubej-Gancarz, to tu w ogóle nie ma problemu we współpracy. Jeśli jest problem, to raczej staramy się sobie natychmiast pomagać, wspierać, jeśli chodzi o burmistrza Radzynia Podlaskiego, Jerzego Rębka, no to wręcz czasami no po prostu przyjacielska jest ta forma współpracy i szukamy wspólnych pomysłów, rozwiązań, ratujemy, staramy się przywrócić do pełni prasy, bym powiedział, Pałac Potocki w Radzyniu Podlaskim, perłę. Powinna być to perła Polski na skalę, nie wiem, Sans Souci, prawda, w Dreźnie. Mamy olbrzymi opór ze strony na przykład marszałka województwa, który wywodzi się z PSL-u i który uważa, że nie przeznaczy środków na rewitalizację. No naprawdę perły architektonicznej Podlasia Południowego, Lubelszczyzny, która mogłaby być wizytówką dla turystów całego świata. O tym jeszcze dzisiaj porozmawiamy, bo będziemy mieć członka zarządu województwa lubelskiego, więc też o te rzeczy, rzeczy zapytamy. No właśnie, warto zapytać, dlaczego nie chce się, czy to są powody głównie polityczne, że nie można przeznaczyć jakichś środków, które są, które istnieją, które województwo być może będzie musiało lubelskie zwracać do unijnych, do budżetu, bo zagrożonych tam jest według wyliczeń Ministerstwa Infrastruktury prawie 350 milionów złotych. I radni
aspirował o 10 milionów na renowację tego pałacu i nie dostał tych pieniędzy. No to jest niestety taka, bym powiedział, czysta polityczna złośliwość, ja też głupia, bezmyślna. Panie pośle, ja też mam nadzieję, że wreszcie Prawo i Sprawiedliwość, bo tak jak mówię, jesteśmy radiem wnet, które idzie prosto, że wreszcie też Prawo i Sprawiedliwość rządzące przestanie mówić o rozliczaniu, tylko rzeczywiście te osoby, które dopuszczają się tych nadużyć, niedociągnięć, zaniedbań, będą odczuwać to w sposób prawny dość bolesny, mam taką nadzieję. Nie chcę cytować już pewnej ustawy z roku 1921 na temat tego, co groziło urzędnikom II Rzeczpospolitej Polskiej. Nie nawołuję do pewnych takich radykalnych działań, natomiast uważam, że wiele w tej kwestii jest do zrobienia. Ale z innej beczki, takie pytanie egzaminujące pana posła Janusza Szewczaka. Kiedy ostatnio był pan poseł w Tomaszowie Lubelskim lub okolicach? O. W Tomaszowie Lubelskim byłem kilka miesięcy temu. Miałem spotkanie autorskie z książką, z władzami z Tomaszowa Lubelskiego. Natomiast z przedstawicielami gminy Tomaszów Lubelski widzę się częściej. I to duży okręg wyborczy dla mnie. Ja na stałe mieszkam w Warszawie, ale jestem bardzo często w Białej Podlaskiej. Tydzień temu byłem w Radzyniu Podlaskim, a więc staram się utrzymywać kontakt z własnymi wyborcami i chcę powiedzieć, że to wyjątkowo sympatyczni ludzie, trochę inni niż warszawiacy. Może troszeczkę na Podlasiu Południowym żyje się, może troszeczkę wolniej, może trochę skromniej, ale myślę, że każdy się tam dobrze czuje, jest duża gościnność mieszkańców tego regionu, jest serdeczność i myślę, że jest takie przywiązanie bardzo takie patriotyczne do tych tradycyjnych wartości chrześcijańskich. Często bywam w Kodniu na uroczystościach 15 sierpnia. Także myślę, że się wsiąka pomału w jakoś nawet w mieszkanie z dużego miasta jakby zaczyna doceniać też te walory, bym powiedział, nie tylko turystyczne, przyrodnicze, ale i właśnie takie relacje międzyludzkie, które tu są znacznie, bym powiedział, bardziej takie uczciwe, bardziej prostolinijne i chyba takie pogodniejsze w sumie, mniej może uzależnione od bieżących, bym powiedział, wydarzeń politycznych. To zapraszamy częściej, regularniej do Tomaszowa Lubelskiego przy okazji pozdrowienia dla pani poseł PiS Agaty Borowiec od całej gminy Tomaszów Lubelski, bo tutaj chwalą panią Agatę Borowiec. No, chcieliśmy porozmawiać, ale niestety, tak jak pani Agata powiedziała, no cóż, szeregowy poseł, więc nie może w pewien sposób wybiegać przed linijkę, musi być poseł, jak w wojsku. Pani poseł Borowiec włożyła wielki wysiłek budowę dróg na tym terenie, a to jest rzecz, komunikacja drogi, infrastruktura, to jest rzecz fundamentalna dla wszystkich, bez względu na to, jakie ma poglądy polityczne. Oczywiście. Trzeba dojechać do lekarza czy do szkoły. Zgadza się. To chciałem usłyszeć, porozumienie ponad podziałami. Ja zawsze mawiam i mniej tej polityki, gdzie na najniższych szczeblach samorządowej administracji, chociaż ja bym jednak zdecydowanie odchudził. Na przykład ja wciąż powtarzam, że jednak te powiaty są niepotrzebne i jeszcze zrobiłbym parę innych rzeczy, ale kto wie, może gdzieś kiedyś tak się stanie. Poseł Janusz Szewczak, gościem Poranka Wnet. Dziękuję pięknie za udział w programie. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców regionu Podlasia Południowego i gminy Tomaszów Lubelski. Pozdrawiamy serdecznie. Może nie Podlasie, ale Zamojszczyzna, ale blisko, bo to ten sam okręg wyborczy. Karol, muzykę, a potem łączymy się ze Zgorzelcem i Jan Bogatko będzie naszym gościem, będzie opowiadał, co też o Polsce mówi się za naszą zachodnią granicą, za Odrą i Nysą Łużycką. Radio Wnet, www.wnet.fm